25 września odbędą się 40. Międzynarodowe Biegi imienia Bronisława Malinowskiego. Biegi z takim, myślę, szczególnym akcentem, bo mamy rok Bronisława Malinowskiego zarówno w Grudziądzu, w województwie kujawsko-pomorskim, no i 40 biegi należą do cyklu Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, czyli amatorskich mistrzostw biegowych naszego województwa. 25 września spotkamy się w tym samym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli Stadion Centralny. Wracamy w końcu po zeszłorocznej przerwie tutaj na obiekt. Bieg główny wystartuje też za nami na dystansie 10 km. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, czyli została bardzo precyzyjnie zmierzona przez pana Marka Tokarczyka i będzie liczyła dokładnie 10 tysięcy kilometrów, więc taka gratka dla osób, które będą chciały metrów, 10 tysięcy metrów czy 10 kilometrów, taka gratka dla osób, które chcą mieć oficjalną życiówkę na tym dystansie. Wiele pytań było na temat biegów dziecięcych. Biegi dziecięce odbędą się w takiej samej formie jak zawsze, natomiast będą ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość uczestników. O tym wszystkim już na początku przyszłego tygodnia poinformujemy. W tej chwili możemy tak już nieoficjalnie powiedzieć, że będzie 11 biegów. Od biegu rodzinnego wystartujemy, bo on rozpocznie całe wydarzenie o godzinie 10, a o godzinie 11 będzie bieg główny. Także wszystkie osoby, które w biegu głównym wystartują, a będą chciały o 10 wystartować w biegu rodzinnym ze swoimi pociechami, tymi najmniejszymi dziećmi do 7 roku życia, to będą mogły sobie wystartować, jeżeli chodzi o ten bieg główny. Będziemy mieli masę atrakcji dla dzieci, to już podamy na początku przyszłego tygodnia, ale będzie bardzo duży sportowy festyn. Dla biegaczy biegu głównego przygotowaliśmy też masę atrakcji i prezentów. Głównym prezentem jest oczywiście taka bardzo wyjątkowa koszulka biegowa w kolorystyce złoto-czarnej z Bronisławem Malinowskim, oczywiście na przedzie tej koszulki. Zapisy na bieg główny trwają, wciąż trwają, wciąż mamy miejsca. Czekamy jeszcze na około 200 osób dopisanych do listy, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, bo w tym roku na naszym biegu będą Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej na dystansie 10 km. Także też taka nie lada gratka, żeby pościgać się, jak się okazuje, z bardzo szybkimi strażakami. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje związane z tegoroczną edycją biegów. Teraz mam pytanie, czy oprócz tego jacyś goście pojawią się podczas tej jubiluszowej edycji? Za chwil kilka podamy osoby, które będą w komitecie honorowym i oficjali, którzy przyjadą, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję. Tu wciąż czekamy na potwierdzenia, ale mówię, też wszyscy, myślę, wypatrywali, jak sytuacja związana z koronawirusem będzie wyglądała na początku września. I myślę, że też w ciągu 2 tygodni będziemy znali pełną listę oficjali, którzy przyjadą na tegoroczną edycję biegów. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że biegi odbędą się pod patronatem prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Czekamy na potwierdzenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Otrzymaliśmy patronat pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Także taki zaszczyt będzie i bardzo, bardzo wyniosły charakter, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję biegów. A kogo zaprosiliście? Może tak powiedzmy. Zaprosiliśmy oczywiście byłych olimpijczyków. Do komitetu honorowego zaprosiliśmy Marcina Lewandowskiego, bo to jest taka osoba, która jest związana z naszym województwem, biega dla Zawiszy. Bił rekordy Bronisława Malinowskiego, to był, myślę, główny powód tego zaproszenia. Członków Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a powinienem zacząć od trenera oczywiście, Ryszarda Szczepańskiego, bo on to był pierwszy w kolejności zaproszony do komitetu. Oczywiście pan Robert Malinowski, brat zmarłego Bronka. Jeszcze kilka osób związanych z naszym województwem, m.in. pan marszałek Piotr Sałbecki i kilka osób związanych z Bronisławem Malinowskim, ale tu czekamy na potwierdzenie, czy te osoby fizycznie pojawią się w Grudziądzu. Taką, myślę, fajną informacją i gratką dla biegaczy będzie to, że imprezę poprowadził Łukasz Panfil, czyli człowiek, który napisał książkę Przeszkodowiec, sportową książkę roku 2016, i on całą imprezę poprowadzi, wielki fan Bronisława Malinowskiego, i jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się porozumieć z Łukaszem, znalazł tą sobotę i przyjedzie do Grudziądza. Czyli to nie będą tylko zawody, to nie będą tylko biegi, ale także promocja sportu
wypoczynku na świeżym powietrzu wśród najmłodszych, bo na to liczycie, żeby oni się tutaj z rodzicami pojawili jak najliczniej. Tak, liczymy na to, że to będzie wielkie sportowe święto, wrócimy do wielkiego sportowego świętowania, jeżeli chodzi o nasze miasto. Liczymy, że bardzo wiele rodzin przyjedzie tutaj właśnie na ten piknik, który też odbędzie się na terenie stadionu tutaj przy Piłsudskiego. No i liczymy, że też pogoda dopisze, chociaż nie rozpieszcza nas w tej chwili, ale liczymy, że to wszystko zagra i 25 września poza biegami, bo poza tymi biegami na 500, 800, 1500 metrów, no i 10 km biegu głównego, będziemy mogli sobie tutaj poświętować, rywalizować, no i pobawić się troszeczkę, jeżeli chodzi o stadion centralny.